dzisiaj opowiem o bibliotece Eclipse Collections, która jest taką podstawową biblioteką, która każdemu może przydać wam się w pracy programistycznej. Ja nazywam się Paweł Kłaczewski, jestem programistą w firmie Goldman Sachs i to też jest miejsce, gdzie ta biblioteka powstała. Dzisiaj będziemy mniej więcej połowę czasu poświęcimy na przykłady kodu. Będziemy porównywać, jak Eclipse Collections rozwiązuje typowe problemy w porównaniu do standardowej biblioteki Java, czyli JavaStreamów, ale też przyjrzymy się wydajności pamięciowej struktur Eclipse Collections, a także zobaczymy, skąd to się w ogóle wzięło i jakie opcje nam jako programistom ta biblioteka daje. W ogóle Eclipse Collections powstało jakiś już czas temu jako wewnętrzna biblioteka w Goldman Sachs. Jest to biblioteka kolekcji, czyli coś takie jak Java Util, gdzie są listy, mapy i tak dalej. Biblioteka jest inspirowana programowaniem funkcyjnym i kolekcjami, które już były dostępne długo przed Javą w Smalltalku. Także jeśli ktoś z was uczył się Smalltalka kiedyś na studiach, może znaleźć pewne podobne konstrukcje. A mam swój własny timer. No i ta biblioteka powstała w 2004 roku, została udostępniona jako open source w 2012. I tutaj chodziło o to, że mimo że Goldman Sachs jest aktywny w community javowym, to jednak chcieliśmy dać coś od siebie społeczności i daliśmy bibliotekę, która już była dobrze przetestowana na produkcji, przez wiele lat używana na naszych produkcyjnych systemach, do społeczności open source, czyli coś, czego jakby nie chcieliśmy, żeby wszyscy testowali za nas i wyręczali nas testowaniu, tylko coś, co jest już sprawdzone, co ewentualnie można rozwijać. Razem z tą biblioteką udostępniliśmy pewien nowatorski sposób prowadzenia szkoleń takich, czy takich ćwiczeń programistycznych. To się nazywa Eclipse Collections Kata. To są ćwiczenia, które wprowadzają do tej biblioteki i są zamodelowane jako zestaw testów, które początkowo wszystkie failują, a jeśli rozwiążecie te ćwiczenia, one zaczynają przechodzić, czyli takie coś w stylu test-driven development, tylko test-driven tutorial, tak jakby. Widziałem niedawno, że coś takiego jest też dostępnego w Kotlinie. Dobrze. Może zastanawia was, skąd się biorą w ogóle takie pomysły, żeby firma, która nie jest software house'em, robiła jakieś biblioteki, a w szczególności kolekcje. No więc Goldman Sachs, może nie wszyscy wiecie, ale jest członkiem komitetu wykonawczego Java Community Process. Jeśli śledzicie wiadomości, to w zeszłym roku było głosowanie nad modułami Java 9 i początkowo odrzucone, można było zobaczyć, kto głosował, także Goldman Sachs głosował na tak przy pierwszym głosowaniu, ale także jesteśmy aktywni przy różnych specyfikacjach javowych, między innymi przy lambdach. No i pewnie nie zdziwi was fakt, że mamy dosyć duży dział IT, czyli ponad 3000 deweloperów, mnóstwo linii kodu i mnóstwo javowych procesów. Dlatego też nie jest specjalnie dziwne, że od czasu do czasu inwestujemy w takie fundamentalne biblioteki, które albo poprawią czytelność naszego kodu, albo sprawią, że będzie działał szybciej. Także robimy takie inwestycje, bo mamy pewne specjalne use case'y. Natomiast tak jak Goldman Sachs Collections, GS Collections został udostępniony do open source'a w 2012, to był pewien postęp, no bo to była pierwsza biblioteka, którą w ogóle puściliśmy do open source'a i ona miała taką licencję, że każdy mógł ją stosować nawet w komercyjnych projektach. Tam nie było żadnych ograniczeń. Był z tym jednak pewien problem, bo ponieważ miała Goldman Sachs w nazwie, nikt nie mógł do niej kontrybuować poza pracownikami Goldman Sachs. To nie chcieliśmy, żeby tak zostało, więc rozwiązaniem, które usatysfakcjonowało naszych prawników, okazało się zwykła zmiana nazwy biblioteki. Także od tego czasu biblioteka nazywa się Eclipse Collections, dlatego że została udostępniana pod szyldem Eclipse Foundation. Licencja pozwala na użycie komercyjne.
I w momencie udostępnienia, nie wiem, czy ten laser działa, nawet działa, to była, zrobiliśmy coś takiego, że wersja, ostatnia wersja produkcyjna GS Collections, czyli wersja 7, równa się Eclipse Collections 7. I od tego czasu rozwój biblioteki był już tylko w publicznej domenie. Czyli zakończyliśmy wewnętrzny rozwój biblioteki i od tego czasu były trzy releasy. Ten początkowy, który był tak zwany Lambda Ready i zgodny z JDK 7, ale działał też dobrze z Java 8. Natomiast nie miał zaimplementowanych split iteratorów, czyli to po prostu przychodziło jako defaultowe interfejsy, więc chociaż działało na Java 8, nie było to optymalne. No i też nie było żadnych wygodnych sposobów, żeby przechodzić między streamami w Java 8 a Eclipse Collections. Od wersji 8 ten problem zniknął, czyli mamy pełną współpracę między Java 8, split iteratory, API, które pozwalają na płynne przechodzenie między jedną a drugą biblioteką. I od wersji 9, która została zrealizowana, chyba 9.0 zostało zrealizowane rok temu, jest wsparcie dla Java 9. Wersja 9.2 została zrealizowana w maju i zawiera różne poprawki właśnie od community. Dwie licencje, tutaj nie jestem ekspertem, mniej więcej znaczy to tyle, że można używać w dowolnych projektach. No dobrze, jeśli chodzi o funkcjonalności, to można powiedzieć, że Eclipse Collections to jest taki nadzbiór tego, co mamy w Javie domyślnie. Po pierwsze, dostarczamy trochę specyficznych struktur danych. Tutaj głównym przykładem będą multimapy. Mamy także kolekcje, które trzymają prymitywne typy Java, czyli tak jak normalne Java Util, możemy mieć na przykład listę jakichś obiektów, ale jeśli na przykład chcemy trzymać tam liczby, no to będą typy, które są obiektowe, czyli to będzie duży integer, czyli taki autoboxed. My natomiast dostarczamy kolekcje, które pozwalają operować wprost na typach prymitywnych. I to wszystkich 8, jakie są w Javie i mamy do tego listy, mapy, bugi, jakieś stosy, niestosy, różne takie rzeczy. I wszystkie te kontenery mają te same funkcyjne API-e, co zwykłe obiektowe struktury, więc można w bardzo podobny sposób przetwarzać. Pokażę to na przykładach. Oprócz tego mamy, tak samo jak Java 8, mamy normalne przetwarzanie i odroczone. W Javie 8 w streamach przetwarzanie jest odroczone typu lazy. Ona działa trochę inaczej niż to normalne i wiąże się z pewnymi narzutami. My pozwalamy wybrać i tak samo w przeciwieństwie do innych bibliotek, a tak samo jak Java 8 mamy jednowątkowe i wielowątkowe przetworzenie. To może zaczniemy od porównania narzutu na pamięć. Tutaj na tym wykresie mamy wykres zajętości struktury danych w pamięci. Samej struktury bez elementów, czyli stricte narzut na trzymanie czegoś, w tym przypadku w mapie. Pomarańczowy seria to jest mapa z Java, czyli hash mapa. Niebieska to jest mapa z Eclipse Collections. Można tutaj czytać, że powiedzmy Eclipse Collection zajmuje połowę tego, co mapa z JDK-a. Teraz skąd to się bierze? Bierze się to z tego, że wewnętrzne struktury pamięci w Eclipse Collection są inne i one mają trochę inną charakterystykę wydajnościową. My jakby handlujemy efektywność pamięciową na, dokładnie rzecz biorąc, wydajność przy dodawaniu do zbioru. Jeśli chodzi o sprawdzanie, czy coś jest w zbiorze, wydajność jest lepsza, jeśli obiekty mają skaszowany hashcode, bo my tego hashcode'u nie trzymamy, tak samo, bo nie wiem, czy wiecie, w JDK-u, jak włożycie coś do mapy, to hashcode jest kaszowany, czyli na strukturze wewnętrznej mapy wartość hashcode'u jest obliczona, już zostawiana, nie będzie więcej przeliczana dla danego elementu. My tego nie robimy, więc za każdym razem musimy o to wołać, więc jeśli jakiś obiekt tego nie robi, no to jest narzut. Jeśli jest to jakiś typ, który jest niezmienny i ma tą wartość wyliczoną upfront, to jesteśmy szybsi.
i zawsze jesteśmy też szybsi, jeśli chodzi o przeglądanie wszystkich elementów w zbiorze. Czyli jeśli zrobimy set for each, czy jakikolwiek iterator, to on jest tam o kilkadziesiąt procent lepszy. Dokładne wyniki, nie tylko te pamięciowe, ale także wydajnościowe, są dostępne na tym blogu. To jest blog Lida Eclipse Collections, także można tam znaleźć nie tylko ten wykres, kilka innych, a także dokładne wyniki wydajnościowe. Drugie porównanie to jest porównanie, jaka jest różnica w zbiorach. Ta różnica w przypadku zbiorów jest większa niż w przypadku map, a bierze się to z dwóch powodów. Pierwszy powód dokładnie taki sam jak przy mapach, czyli my używamy innych struktur pamięci, które są bardziej zwięzłe. Natomiast Java hash set normalnie deleguje wszystkie wywołania do hash mapy, czyli on nie jest zaimplementowany specyficznie jako set, tylko jest zaimplementowany jako hash mapa i przykryta interfejsem setu. Co wiąże się z tym, że musi trzymać powiązanie kluczy na wartość. I dokładnie działa to tak, że mamy klucze w tej mapie, to są nasze elementy w zbiorze, które mapują na jakiś pusty obiekt jako wartość. Ten obiekt jest udzielony, ale te struktury do trzymania kluczy wartość, czyli map entry, jednak muszą być tworzone i stąd dwa razy większa różnica. Dobrze. I ostatnie porównanie, tym razem mamy tutaj porównanie całkowitej zajętości pamięci, struktura danych i elementy. Przykład, gdy weźmiemy prymitywną kolekcję, czyli w przypadku Java zasadniczo takich kolekcji nie ma, więc porównanie dotyczy listy integerów, dokładniej array listy. Natomiast niebieska linia na wykresie to jest Eclipse Collections int array list, czyli kolekcja, która trzyma prymitywne integery. I jeśli będziemy używać takich struktur, to razem z danymi ta kolekcja będzie ważyć 4 razy mniej niż w standardowym wydaniu javowym. A do tego dochodzą jeszcze korzyści z tego, że nie musimy robić autoboxing, tak? Czyli nie musimy zamieniać prymitywnych integerów na duże integery, żeby je tam włożyć do mapy, a potem naszym API-u może mamy znowu na odwrót, co właściwie jest zalecane. Także w przypadku tych prymitywnych kolekcji mamy tutaj bardzo duży zysk i można na to patrzeć jako coś takiego, że jeśli na przykład programujecie, z jakiegoś powodu musicie użyć tablicy, bo chodzi o wydajność, a na przykład nie chcecie się czuć tak, jakbyście nadal pisali w C, to można użyć tego i mieć wszystkie metody typu map, flap, map i tego typu. Dobrze. Teraz przyjrzyjmy się czemuś takiemu jak alternatywa Hobsona. To jest wybór, w którym jest tylko jedna opcja, na którą możemy się zdecydować, czyli taki pseudowybór. Jak piszemy kod czy projektujemy systemy, powinniśmy rozważać różne opcje. W przypadku designu zastanawiamy się, czy wybrać taki czy inny sposób rozwiązania problemu, ale także w czasie pisania kodu robimy to na takim niższym poziomie, gdzie też powinniśmy się zastanawiać, czy na przykład użyć takiej struktury danych, czy innej, czy takiego, czy innego poziomu przetwarzania. Natomiast zobaczymy tutaj w porównaniu, że nie wszystkie biblioteki dają nam ten wybór, więc w takich przypadkach często po prostu korzystamy z tego, co jest i specjalnie się nie zastanawiamy. Więc pierwsza taka sprawa to jest przetwarzanie normalne czy odroczone. Jakiś czas temu, jak jeszcze nie było Java 8, najczęściej jak trzeba było przetworzyć elementy kolekcji, ludzie otwierali jakąś pętlę for each czy jakikolwiek inny, czy jakąkolwiek inną i po prostu iterowali po kolekcji i coś robili z elementami. To jest przetwarzanie normalne. I tutaj na tym przykładzie mamy stary, dobry metoda fabrykująca collections min i podajemy jakąś listę. To akurat jest metoda fabrykująca z Eclipse Collections, żeby łatwo można było otworzyć nową listę z elementami. Tak to było kiedyś. Z nadejściem Java Streamów nagle wszyscy zaczęli stosować odroczone wykonanie. Czyli czy chcecie, czy nie, zawsze jak odpalicie stream, to włącza się przetwarzanie, w którym najpierw zbieramy instrukcje, które mają być wykonane, czyli budujemy tak zwany pipeline.
zbieramy te instrukcje i dopiero metoda ostatnia sprawia, że to wszystko się wykona. Czyli możemy sobie naskładać cztery funkcje, które coś tam robią i dopiero ostatnia metoda sprawia, że ta kolekcja w ogóle zostanie przeiterowana. I to się nazywa odroczone wykonanie i tutaj mamy listę 1, 2, 3, stream, mapowanie na inta, z int streama mamy minimum, bierzemy z int optionala get inta i to jest standardowa Java. Ten jeden kawałek jest z Eclipse Collections, żeby było czytelniej. Natomiast w Eclipse Collections dajemy programistom wybór. Będę tutaj jeszcze wnikał trochę głębiej, czym ten wybór powinien być powodowany w normalnym kodowaniu, ale tak czy owak zawsze można powiedzieć, że chce się skorzystać z odroczonego przetwarzania. Domyślnie jest to przetwarzanie normalne, czyli takie, że od razu przegląda kolekcję. Możecie też zauważyć, że w przypadku streamów dopiero jak zawołacie stream, to macie te metody, natomiast w Eclipse Collections one zazwyczaj dostępne są wprost na kolekcji, czyli jakieś tam minimum, jakieś tam funkcje przetwarzania. Tak samo mamy dużo większy wybór, jeśli chodzi o struktury danych, które możemy korzystać. W standardowej Javie właściwie wszystko można zrobić i nie jest to problem, natomiast polega to na tym, że będziemy się mniej lub bardziej gimnastykować jakimiś kombinacjami list i map. To naprawdę można zrobić wiele, ale pytanie, czy będzie to wygodne i czy będzie to czytelne. Mamy coś, co się nazywa bug. Inna nazwa na to to jest multizbiór, czyli zbiór, w którym można wkładać elementy wiele razy. Ten zbiór pamięta, ile razy ten element został włożony. Czyli nadal jest zbiór unikalnych elementów, ale pamiętamy o powtórzeniach. Taka struktura jest odpowiednikiem tego, żebyśmy zrobili mapę od elementu zbioru do ilości elementów. Natomiast mamy specjalne metody, które produkują te wielozbiory i wygodne metody, które pozwalają liczyć elementy i powtórzenia. Kolejna sprawa to multimapy, które pewnie znacie z innych bibliotek kolekcji, czyli mapa, która mapuje klucz na kolekcję elementów. To tam mogą być różne warianty, bo to może być lista, zbiór, jakiś wielozbiór, wszystko jedno. Natomiast można to robić, można się upierać, że można to zawsze zrobić mapą klucza do kolekcji czegoś, ale nigdy nie będziemy mieć w samej strukturze wygodnych metod. My na przykład mamy metodę flip na multimapie, która odwraca mapowanie. Można to zrobić oczywiście na piechotę, no ale po co? Kolejna sprawa to tak zwany dwustronna mapa, bimap. Ona mapuje klucze na wartości, a wartości na klucze. Nie wiem, jak wy, mi się czasami zdarza, że potrzebuję dwustronnego mapowania. Można zrobić dwie mapy, nie ma problemu, ale można to trzymać w jednej strukturze. Jest trochę mniej kodu i łatwiej to przeczytać. Mamy też specjalne struktury do partycjonowania danych, czyli partition, pokażę na przykładach. No i tak, że nie stronimy od takich bardzo pożytecznych struktur danych jak pary, czy które dosyć są wygodne, jak się zaczyna stosować lambdy, bo czasami chcemy jakiś element przenieść z funkcji poprzedniej na kolejne wywołanie i w parze możemy to zawsze przemycić. Jeśli chodzi o typy prymitywne, to mamy pełen zestaw na każdy typ, czyli na inty, longi, floaty, double, co tylko chcecie. I wszystkie kontenery, które są w Eclipse Collection, są dostępne też w tej wersji. Także jak ktoś, komuś zależy bardzo na zajętości pamięci czy jakiejś efektywności większej, to może z tego korzystać. My na przykład wewnątrz firmy korzystamy z tych możliwości we frameworkach, które dokładnie wiedzą, jakie są typy, więc mogą podpierać się tymi kolekcjami i po prostu sprawić, że kod będzie działał szybciej. No dobrze. Teraz ostatnia chyba kwestia w tych wyborach to czy mamy jednowątkowe czy wielowątkowe przetwarzanie. Czy ktoś z was używał parallel streamów w Javie 8? Dobrze. Czy ktoś może powiedzieć, ile wątków jest używanych, jeśli coś takiego się napisze? Ile? Jeden na procesor, tak? Jeden, dwa na procesor, coś w tych okolicach.
Okej, okay, to odpowiedź jest prawidłowa, natomiast mniej więcej jest prawidłowa, bo bodajże jest główny wątek robi plus fork join pool, który ma tyle procesorów minus jeden, tak, bo główny wątek pomaga. Ale kwestia jest taka, że jeśli byście na przykład chcieli mieć jakąś inną ilość wątków, bo to, co jest defaultowo, to jest dostrojone do zadań, które wymagają głównie procesora i nie blokują. I to jest OK, nie ma co zmieniać. Natomiast jeśli byście mieli jakieś blokujące rzeczy, na przykład wyłanie jakichś metod po HTTP, jakiekolwiek blokujące I/O, bardzo możliwe, żebyście chcieli zmienić tą ilość wątków. I teraz zmiana tego w JDK-u nie jest łatwa. Trzeba długo szukać po dokumentacji, żeby to znaleźć. Jest jeden przyłącznik minus D do fork join pool'a, który defaultowo w całym JVM-ie zmieni tą wartość. Natomiast gdybyście chcieli zrobić to tylko w tym jednym miejscu w kodzie, to jest na to sposób, można też znaleźć na Stack Overflow, ale jest to coś takiego, co naprawdę nie chciałoby się widzieć nigdy. To ja to widziałem, nie da się tego zobaczyć, coś naprawdę strasznego. Trzeba założyć, utworzyć nowego fork join pool'a, zasubmitować do niego task, a wewnątrz tego taska odpalić parallel stream. Wtedy będzie to jakiś specyficzny fork join pool, gdzieś tam pokrętnie będzie użyty. My w Eclipse Collections dajemy bardzo prostą metodę. Po prostu prosimy ludzi, żeby dali swój execution service i co oni tam dadzą, to my będziemy używać. Także nie jest to jakieś takie niejawne, wprost się dopominamy. Proszę bardzo, macie jakiś executor, czy to jest jakiś fixed thread executor, czy jakikolwiek inny, wasza sprawa. Ponieważ nie używamy split iteratorów, musicie nam pomóc i powiedzieć, ile chcecie naraz elementów wkładać do każdego wątku. Natomiast jest to jawnie określone. Polecam też przyjrzeć się tej prezentacji, która jest zalinkowana poniżej. To jest prezentacja, która bardzo głęboko wchodzi w tematy przetwarzania równoległego w Java 8, w Scali i w Eclipse Collections. Także różne niuanse można stamtąd wyłowić. No dobrze. Myślę, że czas, żebyśmy zobaczyli, jak wygląda kod. Także, żeby coś robić, musimy mieć jakąś domenę. Domena w ogóle i przykłady pochodzą z Eclipse Collections Kata, czyli z tych ćwiczeń wprowadzających do biblioteki zamodelowanych jako testy. Mamy dwa warianty. Jeden to jest ludzie i ich zwierzątka. Drugi wariant jest firmy, kontrahenci, klienci i takie sprawy. Także tutaj będziemy się trzymać tego pierwszego wariantu. Mamy osobę, która ma w pełni standardowy zestaw atrybutów, imię, nazwisko. Każda osoba potencjalnie może mieć jakieś zwierzęta. Mamy jakieś metody wspomagające, tak? Czy na przykład mamy jakieś zwierzątko i tak dalej, albo ile tych zwierzątek jest. Każde zwierzę jest jeszcze charakteryzowane tym, jak się nazywa, jak ma, ile ma lat i jakiego jest typu. Tak? To mamy do wyboru kota, psa, chomika, żółwia, węża jakiegoś i tak dalej. Żeby móc pracować na tej domenie, musimy ustawić jakieś dane. Tutaj jest przykład, jak ładnie działają metody fabrykujące w Eclipse Collections. Ogólnie dla każdej kolekcji mamy metodę fabrykującą, która bierze listę, zmienną listę parametrów, czyli można tam po przecinku dokładać, ile się chce, można wrzucić tablicę, można wrzucić tam 2, 3, 4 elementy. Można też zauważyć, że tutaj mamy list mutable, czyli to są listy, które można zmieniać, mamy też listy niezmienne. W Eclipse Collection jest jasne, wyraźne rozgraniczenie. Mamy interfejsy mutable, czyli takie jak w Java 8. I mamy też niezmienne, które nie mają metod modyfikujących. I można między nimi przechodzić dosyć płynnie. Natomiast też taka ciekawostka, że metody fabrykujące tutaj pozwalają nam na daleko posunięte optymalizacje. Czyli na przykład, jeśli ta fabryka zobaczy, że ktoś daje tylko dwa elementy, to my tak naprawdę nawet pod spodem nie damy pełnej kolekcji, tylko taką specjalną, wygenerowaną klasę, która ma dwa elementy, obsługuje iterator, obsługuje wszystkie metody, ale tak naprawdę nawet nie jest listą, czyli ona jest bardzo efektywna przy małych kolekcjach. I tam do pewnej granicy mamy takie kolekcje i potem dopiero wchodzi taka normalna, która bazuje na tablicy.
Dobrze, czyli mamy tu trochę ludzi, oni mają te zwierzątka, jedni nie mają żadnych chyba, znaczy to akurat wszyscy mają, tak? Ale mają jedno, dwa. I teraz będziemy przetwarzać te dane przy możliwie najmniejszej ilości kodu, tak żeby to było czytelne. Więc pierwsza rzecz, którą chcemy ustalić na podstawie naszej domeny i naszej danych, to jest, czy są w ogóle jacyś ludzie, którzy mają koty? No dobrze, to w przypadku Java 8 i w przypadku nowoczesnego podejścia do tematu, to pierwsze, co zrobimy, to na kolekcji ludzi użyjemy stream i ze streama można od razu użyć metody AnyMatch, która bierze predykat. I tu w tym przypadku mamy predykat person na person has cat, no i to musimy podać jakiś parametr, tak, bo chodzi nam o tego kota. Dostaniemy typ boolean i mamy wynik. W przypadku Eclipse Collections działa to podobnie. Metoda się inaczej nazywa. To jest kwestia tego, że pierwowzorem dla Eclipse Collections były kolekcje ze Smogtoka. Tam była pewna konwencja nazewnicza, której się trzymamy. Java 8 ma inną, także pewne różnice tutaj będą. Zasada jest mniej więcej taka sama. Zauważcie, że nie musimy wołać stream, tylko możemy prosto na kolekcji od razu użyć właściwej metody. I tak będzie zawsze na już wszystkich następnych przykładach, że od razu na kolekcji możemy powiedzieć w tym przypadku n is satisfy i tak samo włożyć predykat, dostaniemy wynik. Natomiast możemy to zrobić jeszcze inaczej, ponieważ ponieważ chcielibyśmy używać też referencji do metod, a to jest możliwe tylko dla metod, które biorą jeden parametr, mamy też takie warianty tych wszystkich metod, które biorą predykat, które się kończą ze słowem with i wtedy robimy takie coś, że bierzemy predykat, który ma dwa parametry, znamy wartość jednego parametru i produkujemy z tego w locie predykat, który ma jeden parametr i przez to możemy używać referencji do metod. Także wszędzie, gdzie jest coś, co bierze predykat, możemy stosować taki wariant, który binduje jakby jeden parametr i dalej można używać referencji do metod, co jest w pewnym sensie wygodne. No i tak jak mówiłem, to jest wykonanie takie natychmiastowe. Jeśli chcemy koniecznie mieć odroczone, możemy je wymusić, a trzeba pamiętać, że domyślnie tak się nie dzieje. Także dokładnie tak samo wygląda kod z dokładnością do tego as-lazy, jeśli chcemy mieć wykonanie odroczone. No dobra, to była funkcja, która zwracała nam wartość logiczną. Spróbujmy teraz coś policzyć. Pytanie jest dokładnie takie same, tylko zobaczymy, ile osób ma koty. W przypadku Java streamów znowu zaczynamy w ten sam sposób. Bierzemy metodę filter, która akceptuje predykat. Predykat jest dokładnie taki sam jak ostatnio, to nie jest żadna niespodzianka. I na koniec wołamy metodę terminalną cant, która powoduje wykonanie tego całego pipeline'a, policzenie osób, które mają koty. W przypadku Eclipse Collections, podobnie jak na poprzednim slajdzie, mamy metodę cant, która bezpośrednio na kolekcji od razu może wykonać tą operację. Czyli nie musimy odpalać tego całego pipeline'a ze streamami, żeby dowiedzieć się, ile jest tych ludzi, którzy mają koty. Tak samo jest wariant lazy i tak samo może być cant albo cant with z referencją do metody. No dobra, to teraz pytanie jest takie. Dajemy ludziom wybór i czy to jest dobrze, czy źle, tak? Bo jak nie ma wyboru, to sprawa jest prosta. W Javie 8 po prostu możemy zrobić tylko jedną rzecz, więc nie ma się nad czym zastanawiać i nikogo głowa nie będzie boleć z tego powodu, że ma jakiś wybór. Tutaj można się zacząć zamartwiać, czy to powinno być eager, czy lazy i co jest lepsze. Akurat w tym przypadku, tutaj na slajdzie złapałem stack traces z wykonania, czyli wystarczy na Eclipse Collections kata wstawić sobie breakpointa do metody hasPet, która jest tam wywoływana w środku predykatu. I tak, po lewej stronie mamy standardową Java 8, po prawej stronie na górze mamy Java 8 w trybie zwykłym, na dole mamy w trybie odroczonym. No i nawet nie jest tutaj super istotne, żebyście rozczytali te slajdy, ale istotna jest głębokość tych stack trace'ów. W przypadku wykonania odroczonego ten stack trace jest
z grubsza dwa razy większy niż w wykonaniu natychmiastowym. Zawiera też różne takie jakieś pokrętne rzeczy, takie jak na przykład Reduce, który pewnie gdzieś tam implementuje sumę i różne takie rzeczy się dzieją. No i tak jak pewnie możecie się domyślić, jeśli ten łańcuch wywołań metod jest dużo dłuższy, to to nie działa szybciej. Myśmy zrobili testy, wychodzi na to, że ta metoda jest o połowę szybsza, czyli jeśli ktoś wie, co robi i używa tego zwykłego trybu, to może coś na tym zyskać. Dodatkowy zysk jest taki, że jeśli, nie daj Boże, gdzieś wam wyskoczy stack trace z głębin jakiejś lambdy, to w przypadku odroczonego wykonania będziecie musieli czytać wszystkie te rzeczy, to na pewno jest trochę gorzej niż czytanie krótszych stack trace'ów. No dobrze. To mieliśmy teraz wcześniej metody, które zwracały typy proste, czyli sprawdzaliśmy, czy są ludzie, którzy mają koty, sprawdzaliśmy, ilu ich jest, a teraz chcielibyśmy w końcu poznać, kim oni są. W przypadku Java Streamów sytuacja się zaczyna trochę rozchodzić, dlatego że tradycyjnie musimy powiedzieć, dobrze, kolekcja, .stream, potem dajemy to, co wcześniej, czyli filtr, dajemy predykat, ale niestety na koniec musimy jeszcze zawołać kolekta. To nie jest tak pięknie, że to się samo, że sam ten stream i filtr wystarczy. W przypadku, jeśli chcemy zebrać elementy z powrotem do kolekcji, musimy zawołać kolekta i musimy wstawić kolektor. Kolektory w Java 8 to jest bardzo potężne narzędzie, ale w tym przypadku ona akurat tak sprawia, że tego kodu jest więcej. Można by sobie życzyć na przykład, że skoro wyszliśmy z listy, to może chcielibyśmy otrzymać listę, albo przynajmniej zrobić tak, żeby domyślnie tak było. W Eclipse Collections tak akurat jest, że jeśli zawołamy metodę select, który jest naszym odpowiednikiem filtrowania, domyślnie od razu dostaniemy z tego listę. Nie musimy powiedzieć, mieliśmy listę, chcemy znowu mieć listę, tylko domyślnie dostaniemy tą samą strukturę danych, co sprawia, że tego kodu jest wyraźnie mniej. Po pierwsze, nie musieliśmy wołać stream, tak samo nie musimy wołać collect. To wszystko sprawia, że możemy zrobić więcej w tej samej ilości linijek i dzięki temu, mam nadzieję, ten kod będzie czytelniejszy. Jak zwykle jest wariant z with, ja chcę tu już o tym po raz kolejny mówić, i tak samo jest metoda lazy. Dobrze. A teraz jakbyśmy chcieli sprawdzić na odwrót. Wiemy już, kim są ci ludzie, którzy mają koty, a teraz zobaczmy, kim są ci ludzie, którzy akurat kotów nie mają. Ten kod, tak jak jest na tym przykładzie, on jest praktycznie identyczny do tego, co był poprzednio. Na szczęście jakiś dobry człowiek, przynajmniej po lewej stronie, napisał w nazwie zmiennej, że chodzi nam o ludzi, którzy nie mają kotów, więc przynajmniej ta intencja w tym kodzie jest. Natomiast jeśli chodzi o prawą stronę, to to właściwie różni się tylko jednym znakiem. I ja już jestem wyczulony, że jak widzę jakiś warunek if, to włączam radar i wszystkie jakieś tam wykrzykniki wyłapuję. Natomiast w lambdach jeszcze czasami można dać się zaskoczyć. Także tutaj jest taki mały wykrzyknik, który zaprzecza warunek. Wszyscy informatycy niby to znają, ale gdzieś w lambdzie można to zgubić. Także to działa, natomiast pytanie, czy można by zrobić coś, żeby ten kod był bardziej czytelny. My w Eclipse Collections mamy metodę bardziej taką ujawniającą intencję, czyli mamy metodę select, jeśli coś chcemy, i reject, jeśli czegoś nie chcemy. Dzięki temu liczymy na to, że ludzie będą się mniej mylić, szczególnie przy czytaniu takiego kodu. Tak samo jakbyśmy chcieli jednocześnie odpowiedzieć na pytanie, kim są ci ludzie, co mają koty, i ci, co nie mają. Jest na to metoda przy użyciu streamów. Znaczy, jeszcze wcześniej przed streamami, jak używaliście pętli for, jeśli ktoś kodował w Javie 7, 6, 5 czy jakikolwiek, to zazwyczaj była pętla i się tam coś przekładało między kolejnymi listami. W Javie 8 teoretycznie się da, jest nawet jakiś kolektor, który to partycjonuje. Ja powiem szczerze, nie widziałem takiego kodu, najczęściej nikomu się nie chce i po prostu jedzie po tej liście dwa razy i raz sobie weźmie warunek taki, a raz zaprzeczony i wszystko jest okej, natomiast nie jest to taka naturalna konstrukcja. W naszej bibliotece z kolei jest tak, że jest metoda partition, która jest jakby takim połączeniem tego selecta i rejecta. Zwraca strukturę, która trzyma te oba wyniki.
I jest to zrobione w taki sposób, żeby dało się to czytać, czyli jeśli uda nam się wyprodukować ten partition list, to z niego są metody selected i rejected, tak samo jak na tych metodach, co przyjmują predykaty. I mam nadzieję, że to jest coś, co sprawia, że kod jest bardziej czytelny. No nie chcę tu już dodawać po raz kolejny, że nie ma tu streama i collecta. No dobrze. Jeśli byśmy mieli dalej przetwarzać te dane, to zobaczmy na przykład, jakie zwierzęta ma jakaś konkretna, przykładowa osoba. Teraz tak, jeśli chcemy znaleźć jedną osobę w Java streamach, no to znowu tak, stream, potem field z predykatem. Na koniec mamy metodę find first i ponieważ ta osoba może być w kolekcji, a może nikogo nie być, to mamy optional, z którego trzeba zawołać get. I teraz jak już mamy tą osobę, możemy, interesuje nas same nazwy tych zwierzątek, czyli chcemy te przejrzeć kolekcję zwierząt, przetworzyć jakoś ich imiona i połączyć w jeden napis. Tradycyjnie w Javie jest to robione przy użyciu kolektorów. W Eclipse Collections znowu trochę oszczędzamy na kodzie. Mamy metodę detect, która zwraca nam optionala osoby. To taka mała uwaga, jest detect with optional, bo początkowo jak nie było jeszcze streamów i przede wszystkim nie było w Javie optionali, to była metoda detect, która zwracała nula, jak nic nie znalazła. Potem było pewne udogodnienie, był detect if none, który brał wartość domyślną jako kolejny parametr, czyli coś jako optional, kiedy jeszcze nie było optionali. No i teraz, żeby być w pełni zgodnym z aktualnymi bibliotekami, mamy detect with optional, bo nazwa detect była już zajęta. Także mamy tą osobę, udaje nam się to zrobić za pomocą właściwie dwóch wywołań, z czego jedne dotyczy optionala. Teraz zamiast map mamy metodę collect, tak jak w Smalltalku, którą możemy bezpośrednio zawołać, nie wołając streamów. I na koniec jest specjalna metoda makeString, która zastępuje collector z joining. Także znowu tego kodu jest mniej. Natomiast jak ktoś by bardzo musiał korzystać z tych rozbudowanych możliwości kolektorów w Javie, to my wspieramy wszystkie streamy, także zawsze na kolekcji Eclipse Collections można zawołać stream i robić sobie coś na streamach, jeśli ktoś czuje taką potrzebę. Tak? W której? W tej? Tu mamy optionala, czyli będzie pusty optional. Znaczy, to jak zawołamy get na pustym optionalu, poleci nam wyjątek, że optional jest pusty, a zawołaliśmy get. Jeśli będziemy mieć pustego optionala i zawołamy na nim get, to dostaniemy wyjątek. Już nie pamiętam dokładnie, jak on się tam nazywa, ale ogólnie chodzi o to, że optional jest pusty. To samo zresztą będzie tutaj. Także tutaj nic się nie zmienia. A teraz spróbujmy czegoś innego, tak? Do tej pory to przetwarzanie było proste, czyli element po elemencie, teraz spróbujmy flatmapa. Czyli pytanie jest takie, żeby wydobyć zbiór wszystkich zwierząt, jakie są. Czyli interesuje nas zbiór rodzajów zwierząt. W przypadku Java 8 mamy tradycyjnie stream. Potem robimy flatmap, czyli przetwarzamy. Czyli bierzemy listę rodzajów zwierząt od każdej osoby i traktujemy jako kolekcję, sklejamy w jedną kolekcję i jedziemy z tym dalej. No i na koniec trzeba to zebrać do zbioru. Na pewno to już robiliście. Natomiast w Eclipse Collections, tak jak widzieliście wcześniej, zamiast map był collect, zamiast flat map oczywiście jest flat collect. I teraz tak, bierzemy rodzaje zwierząt. Zauważcie tutaj, że właściwie nie musimy stosować lambdy, dlatego że nie jest żadną niespodzianką, że nikt nie używa streamów jako wartości zwracanych w API-ach. Zazwyczaj stosuje się kolekcje. Więc jeśli używacie flatmapa, prawie zawsze musicie użyć lambdy, dlatego że musicie potem zawołać jeszcze stream, żeby kontynuować to przetwarzanie. W Eclipse Collections, ponieważ to przetwarzanie jest, te wszystkie metody wewnętrznej iteracji są dostępne bezpośrednio na kolekcjach, można
bezpośrednio użyć referencji do metody, bo zwracany typ już będzie miał te kolejne metody, które chcemy zawołać, czyli z flat collecta możemy coś zrobić. Tu jest taki niuans związany z przetwarzaniem zwykłym albo odroczonym, bo jeśli jest przetwarzanie zwykłe, no to wtedy niestety ten flat collect musi zebrać dane do kolekcji, która domyślnie jest listą, a my chcemy set, więc musimy zawołać tu set, ale dane już skopiowaliśmy, czyli jak zawołamy tu set, skopiujemy jeszcze raz, co jest niekorzystne, dlatego jest możliwość w każdych z tych metod wyspecyfikowania struktury, do której będziemy akumulować dane, czyli możemy wybrać cokolwiek, może być to nawet array lista z Java 8, wszystko jedno co, po prostu będziemy dodawać elementy. Natomiast taka ciekawostka, że jeśli mamy lazy processing, to tego nie potrzebujemy, bo lazy jest jakby odporny na to wielokopiowanie. On składa te operacje, normalnie ma taki koszt początkowy, którego nie zawsze chcemy ponosić, ale jeśli złożymy dużo operacji, powinien działać lepiej. Czyli morał z tego taki, że trzeba wiedzieć, co się robi. Dobra. A teraz może taki już prawdopodobnie ostatni przykład na dzisiaj. Jeśli byśmy chcieli zrobić jakiegoś group buya, czyli na przykład pozbierać osoby po nazwiskach, czyli chcemy mieć mapę nazwiska na listę osób, które mają takie same nazwisko, czyli powiedzmy jak jakiś indeks w książce telefonicznej, to tutaj jest specjalny kolektor grouping by w Java 8 i on nam wyprodukuje taką pseudo-multimapę, czyli mapę stringów na listę osób. Jakbyśmy chcieli mieć coś innego, na przykład zamiast listy zbiór, to zawsze możemy do kolektora grouping by podać downstream kolektor, czyli taki kolektor, który zagreguje rzeczy w tej części value na mapie. Ja tu sobie pozwoliłem dodać na slajdzie coś, co się nazywa collectors 2, czyli taka biblioteka pomostowa, która pozwala z Java streamów przechodzić prosto na typy Eclipse Collections. I można do kolektora powiedzieć, że chcemy zagregować to do wielozbioru i wtedy będziemy mieć map od stringu do mutable bulk, czyli będziemy wiedzieć, to będzie po prostu inny rodzaj informacji. W Eclipse Collections cała ta sprawa wygląda bardzo zwięźle. Myślę, że tutaj mamy największą kompresję kodu ze wszystkich przykładów, które do tej pory były, dlatego że po pierwsze mamy dedykowane struktury, które obsługują groupbya, bo to są multimapy, więc właściwie nic nie trzeba robić. Wystarczy, że zawołamy groupby, powiemy po czym i to naturalnie wyjdzie nam z tego multimapa, bez żadnego rzeźbienia w streamach, downstream kolektorach i nie wiadomo czym. Tak? To tutaj jest bardzo duży uzysk. A gdybyśmy jeszcze chcieli skustomizować trochę tą multimapę i powiedzieć, że chcemy mieć multimapę, ale z jakimś specjalnym typem po stronie value, to zawsze możemy powiedzieć, o co dokładnie nam chodzi. I możemy powiedzieć, że no tak, chcemy pogrupować, ale po tej stronie chcemy mieć wielozbiór, czyli chcemy policzyć te elementy, które są w zbiorze. Mamy tutaj też czysto dla zgodności kodu z Java 8 wsparcie do int summary statistics. Nie wiem, czy korzystaliście, to jest coś specyficznego dla int streamów. Ogólnie jak robimy jakieś przetwarzanie, z którego zaczynamy od listy integerów, czyli tutaj zbieramy wszystkie zwierzęta i ich wiek, czyli mamy listę wieku wszystkich zwierząt, to możemy z takiej listy kontynuować strumień i w tym miejscu będziemy mieć, możemy zbudować statystykę. Czyli int summary statystyk to jest coś, co nam zwraca minimum, maksimum, jakieś tam średnią. Licząc to wprost na streamach, od biedy też się tak da zrobić, trzeba tylko przejść na int streama, czyli zamiast zwykłego mapa trzeba zawołać map to int. Int stream ma specjalne metody, min, max. No, jeszcze sumę ma, super. W Eclipse Collections podobna sprawa. Natomiast na tym przykładzie widać, że wystarczy w toku przetwarzania, czyli zaczynamy tak samo, mówimy, że bierzemy wszystkich ludzi, potem ich zwierzęta flat collectem. Natomiast tu możemy zamiast zwykłego collecta zawołać collect int, który wyprodukuje nam prymitywną kolekcję. Czyli niewiele trzeba, żeby zacząć stosować ten najoptymalniejszy rodzaj kolekcji. No i też nie jest niespodzianką, że int lista ma te wszystkie metody statystyczne wbudowane, czyli wszystkie minima, maksima, sumę.
a nawet jakby nie miała, znaczy ma to i to widać tutaj w tych asertach, ale też żeby można było łatwiej używać kodu między Java 8 a Eclipse Collections, to ma ten summary statystyk, który realnie nie jest potrzebny, ale jest dla kompatybilności. Dobrze. Ostatni przykład, podobne grupowanie jak ostatnio, tylko tym razem downstream collector będzie nam liczył, ile jest zwierząt, które mają dany wiek. Czyli grupujemy po wieku zwierząt i patrzymy, ile jest zwierząt, które mają tam rok, dwa i tak dalej. Czyli taki robimy histogram. No i sprawdzamy, czy nam wyszło przy jakimiś asertami. Dodatkowo, jeśli byśmy chcieli niezmienne kolekcje, to jedyne, co możemy zrobić w Java 8, to unmutate niezmienną mapę, czyli taki raper, który rzuca wyjątkami, jak próbujemy zmieniać. Bardzo fajna sprawa, nie wiadomo, kiedy lecą wyjątki. W Eclipse Collections znowu mamy flat collecta na inta do baga. I jeszcze możemy sobie zażyczyć, że chcemy mieć wielozbiór wieku zwierzątek i jeszcze prymitywne, tak? Czyli nie marnujemy czasu na autoboxing ani pamięci na duże typy w Javie. Dobra. W takim razie, ponieważ skończył nam się czas, ja może przejdę do ostatniego slajdu. A może jeszcze pokażę to. To jest ta biblioteka pomysłowa Collectors 2, pozwala przechodzić z Java Streamów na Eclipse Collections. Można dowolne typy Eclipse Collections na koniec przetwarzania uzyskać. Ma wsparcie dla Multimap, czyli Group By'e wychodzą lepiej. Ja osobiście, ponieważ robię w przetwarzaniu batchowym, mi się podoba metoda chunk, która dzieli listę na listy o określonej długości, tak? Czyli idealne do jakiegoś batchowego zapisywania czegoś tam. I na koniec chciałem pokazać trochę linków, które do stron. Pierwszy to jest Eclipse Collections, a także Eclipse Collections Kata. I teraz tak, jeśli warto zrobić zdjęcie, bo tak, Eclipse Collections łatwo znaleźć, natomiast ta prezentacja bardzo głęboko wchodzi w niuanse przetwarzania równoległego w Javie 8 i w Eclipse Collections, także nawet jak nie planujecie Eclipse Collections używać, możecie się dowiedzieć czegoś, jak to działa w Javie 8. Na Java One była w zeszłym roku prezentacja porównująca Wawra, Eclipse Collections, JDK-a i Guawę. Dosyć tam dokładnie przechodzi po wszystkich tych kolekcjach. Natomiast jeśli, nie musicie mi tu wierzyć na słowo, że to Eclipse Collections faktycznie produkują bardziej zwięzły kod, zachęcam was do tego, żebyście sklonowali sobie ten Eclipse Collections Kata. To jest projekt, który po prostu działa od razu. I możecie dołączyć zależność do dowolnej biblioteki, którą lubicie i sprawdzić, czy te zadania, które tam są, tak samo elegancko się rozwiązuje w bibliotece, której na przykład używacie. Ja próbowałem z Guawą i z Wawrem, to tam przy tym group by'u w trzecim ćwiczeniu odpadłem. Tak, trochę mi się, prawdę mówiąc, nie chciało. Także jakaś tam korzyść z tego jest i polecam, żeby samemu sprawdzić. Sam kod Eclipse Collections zawiera też testy do JMH. Czyli można, jak ktoś ma czas, może sobie wydajnościowe testy porobić i sprawdzić, czy na jego hardware'ze faktycznie jest tak dobrze, jak my obiecujemy. Dobrze, to tyle z mojej strony. Jeśli są jakieś pytania, to... Dobrze, ja mam jedno pytanie, bo przy streamach z JDK jest zawsze taki problem przy równoległych, że nie jest gwarantowana kolejność zachowania elementów przy równoległym przetwarzaniu. A jak to jest w przypadku Eclipse Collections? Zależy od kolekcji, tak? Jeśli wychodzimy od listy, to oczywiście jest. No, ja mówię cały czas o listach, o tych strukturach. No, dla listy zachowujemy kolejne. Zresztą w Java Streamie to też to jest na flagach dostępne, tak? Jeśli otwieramy stream, to możemy powiedzieć, że on jest ordered albo nie ordered i możemy pewnymi flagami to dawać takie wskazówki. Eclipse Collections, no to po prostu zależy od kolekcji, tak? Lista jest posortowana i gwarantuje kolejność, jakiś zbiór, to... Znaczy, z tego co pamiętam, to musiałem sobie przypomnieć, ale chyba w JavaDocach było ostrzeżenie do streamów, że nie gwarantowane są kolejności. Chociaż to może musiałbym to dotyczyć. Ja pamiętam, że było jakiś czas temu od Hańca Kabuca w newsletterze taka zagwozdka noworoczna, żeby zrobić strumień jakiś, kiedy był Sylwester, idąc od dzisiaj wstecz.
I tam na flagach się specyfikowało przez split iterator, jakie są właściwości, czy to jest na przykład nieskończony strumień i też było, czy to jest coś, co jest posortowane, czy nie. Także to jest w Java 8. Raz się tego dotknąłem, powiem szczerze. Czy jeszcze jakieś pytania? Możemy też sprawdzić offline potem. Jeśli nie, to dziękuję bardzo.